Mieszkaniowy Dom Wydawniczy prezentuje opowiadanie ze zbioru Śmierć Joanny Wiśniewskiej. Opieka. Wiedza ułatwia życie, bo trochę uniezależnia emocje, relatywizuje je. Można oddzielić siebie czującego od siebie analizującego. Wpierw się tego pragnie, później jest się dumnym z tych dwóch światów, potem tęskni do pływania w emocjach z krótkimi chwilami na zaczerpnięcie oddechu, aby to sobie uświadomić. Ale też korzystanie z doświadczeń innych jest po prostu przewidywaniem swojej przyszłości. Mogę więc zrozumieć, zdystansować się, odczepić od siebie i utożsamić z myślą, choć to oczywiście palcem na wodzie pisane, choć uczucia pierwotnego lęku przed śmiercią, uzasadnionego żalu końca życia, są nieuświadomioną potęgą, jak wbijające w fotel przyspieszenie samolotu na pasie startowym, jak pierwsze wejrzenie miłości. W szkole zawsze jako jedna z ostatnich oddawałam klasówkę. Zazwyczaj na polecenie nauczyciela, zazwyczaj po dzwonku na koniec przerwy. Nie dziwota, że i moje umieranie jest nie, nie, nie! Jak wchodzenie do Bałtyku, jak zanurzanie kolejnych newralgicznych części ciała, rozwłóczanie tego w czasie bez przyjemności, bez jaj. Nie mogłam już poruszać ciałem. Byłam taka słaba. Los cierpliwie sygnalizował, że mój proces umierania postępuje. Kiedy byłam sama w pokoju, wyobrażałam sobie, co jest po śmierci. Wyobrażałam sobie, że wkraczam w nieznaną krainę. Marzę, aby był tam jakiś sens do odkrycia, jak spacer Alicji po krainie czarów. I to, co najbardziej chcę ze sobą zabrać, to odróżnianie dobra od zła. Pamięć piękna, miłości, wydarzeń, delikatności, sztuki, doświadczonych cnót, które były w moim życiu żywe. Świadomość piękna innych ludzi, z którymi byłam związana, oraz świadomość piękna natury. Wyobrażam sobie, jak się w tej pośmiertnej krainie odnajduję, jak na dziewczęcym rysunku. Marzę o spotkaniu z Bogiem, o wtuleniu się i ciszy oraz o bezczasie. Że gdzieś w kosmosie będę wirować z widokiem na ziemię, będąc drobinką złotej szaty Boga, elementem lewej poły płaszcza, kołysana, kołysana, kołysana. Ta tęsknota to jedyna rzecz dla mnie na przyszłość. Jest we mnie trwoga, czy byłam wystarczająco dobra. Lekka trwoga. Bo moje serce jest przecież czyste. Kiedy nie byłam sama w pokoju, nic z tego ideowego pląsania mi nie wychodziło. Moje serce wrzeszczało i histeryzowało jak tarzający się dzieciak. Żal pozostawiania tego świata zalewał mnie, topił, dusiłam się. Rozpacz była żywa i tak ogromna, że traciłam wszelkie punkty odniesienia. Po czym zalewał mnie lęk i zachłanność, olbrzymia, rycząca zachłanność następnego dnia.
leżałam w łóżku i płakałam. Były przy mnie dwie osoby, które kochałam najbardziej. Jedna trzymała mnie za jedną rękę, a druga za drugą. Chciałam wyzdrowieć. Po prostu. Zasnąć natychmiast, a potem obudzić się i wstać z łóżka i żyć normalnie, jakby to, że byłam śmiertelnie chora, było absurdalną pomyłką lekarzy, którym nie wiedzieć czemu uwierzyliśmy. Dalej, zamknę oczy, a jak je otworzę, to będę zdrowa, dobra? Co ci zależy? Moja śmierć nie była tematem tabu, ale wiem, że każdy z nich, gdyby miało wybór, wolałoby wyznać swój najintymniejszy, najbardziej wstydliwy sekret, niż o niej rozmawiać. Ich lęk był inny i nie mniejszy od mojego. Atakowały ich wizje i pytania, jak rechoczące diabełki, brzydkie, śmierdzące, wszechmocne, odrażające, lubiące napawać się cierpieniem innych i dumne ze swojego zła, mające wzrost połowy człowieka, rzadkie futro z długich, kosmatych kłaków, tłustą powłokę, ogon, rogi i krosty. Krążą i pytają: a jaka będzie pora dnia? A jak będzie ułożone jej ciało? A jaka będzie twoja pierwsza myśl? A jaka będzie pierwsza piosenka, którą usłyszysz po jej śmierci? Śmierci, śmierci, śmierci! Moi kochani nie chcieli mieć tego w głowie. Ale mieli. Nadszedł dzień, kiedy obudziłam się, a raczej obudziła mnie świadomość nowych, witalnych sił. Kiedy otworzyłam oczy, przekonałam się, że to prawda. Wciągnęłam więcej powietrza. Poruszyłam się. Och, jakie to było przyjemne. Oni mnie wkrótce odwiedzili i zapanowała między nami radość. Zapanowała atmosfera życzliwej, lekkiej, eleganckiej, wartkiej herbatki w przedwojennym gronie miłych osób. Gdzieś pod koniec poranka wypłynęły ze mnie słowa, wyślizgnęły się. O, dziś chyba mój łabędzi śpiew. Wszystko się na moment zamroziło. Jakbyśmy byli narysowani na kliszy, a ta klisza miała zaraz rozsypać się na kawałki, w drobny mak. Coś, czego nie dopuściłam do swojej świadomości, jednak chciałam sobie zakomunikować. A potem powiedziałam: nie martwmy się. Przeżyjmy ten dzień razem. I byliśmy razem. I wiele było takich chwil, kiedy nie mieliśmy sobie nic do powiedzenia, a ja mówiłam: niech to nie będzie krępująca cisza. Nie szukajmy tematów, zajęć. Przeżyjmy to, co jest. Patrzmy na siebie. Cieszmy się. Uśmiechajmy się. Żartujmy, oddychajmy. Patrzmy. I tak było. I tak się działo. I czułam, że przeżywam jeden z najpiękniejszych dni w życiu. Że uprawiamy intymność. Że nikt się nie wstydzi. Że dotykamy swoich dłoni, palców, że patrzymy na siebie miłośnie, że ktoś dla nas ważny widzi tę miłość między dwojgiem, a potem ktoś inny między inną dwójką.
a potem powiedziałam, że boję się nocy. Boję się popołudnia. Boję się zmierzchu. Myślałam, żeby go oszukać. Żeby już teraz zasłonić zasłony i zapalić światło. Myślałam, że mogłabym nie wiedzieć, kiedy jest zmierzch, nie zasnąć, tylko zdrzemnąć się, zgromadzić siły na noc, a w nocy dalej regenerować się i że to może nie jest mój łabędzi śpiew, tylko ja naprawdę zdrowieję. Jedna z moich ukochanych osób mnie okryła. Troskliwie. I powiedziała, żebym się nie martwiła, że oni sobie poradzą. Wtedy spłynęła na mnie taka ulga, że aż mi oczy zamknęło. Poczułam, że całe ciało odpręża się. Pierwszy oddech po farcie. Ostatnią moją myślą było pytanie, czy ja właśnie zasypiam?